Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasier i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Robin Hood Sherwood Builders. Wow, zapamiętałem nazwę. Skończyliśmy na tym, że zdobyłem mięso z jelonków. Odkryliśmy tutaj fajną tajemnicę na moście i zabiłem dwóch pryncypałów na siedzących na drzewie. Tak więc wracamy teraz, musimy dostarczyć mięso do magazynu i porozmawiać z takim. Powiem wam, fajna gierka. Czuję klimat. Jest okej. Nawet nie patrzyłem jeszcze, dopiero wrzuca się pierwszy odcinek na YouTube, ale stwierdziłem, nagram drugi odcinek, bo jak na razie jest fajnie. Konopia. Bierzemy. Dobra. Powiem wam, że to jest taki kompletnie inny typ gier, w które normalnie gram. Zazwyczaj są to tylko i wyłącznie survivale. Tutaj mamy takie trochę action RPG połączone z survivalem. Zapowiada się ciekawie. Zobaczcie, nawet sobie chilluję, nie biegnę, tylko idziemy powolutku. No grafika jest taka trochę przestarzała. Spójrzcie na tą podłogę, to mnie trochę rozwala. Jakby trawy takie gęstsze nie mogli dodać, no ale rozumiem, wtedy optymalizacja by się wysypała pewnie. Albo najpierw dodali i musieli usunąć, bo spadki FPS-ów były za duże. No i dobra. Dobiegamy do miasta. Mogę schować ten miecz? Ja mogę albo wyjąć łuk, albo wyjąć miecz. Chyba, że miałbym coś... O właśnie, tutaj na przykład pod szóstką nic nie mam. Ten dalej na cymbałka gra. Okej, gdzie jest magazyn? Tu jest magazyn. Odnieśmy tutaj mięsko. Otwórz magazyn. Które to mięso? Skóra łani. Skóra łani. To jest mięso salne. Dobra, 25 sztuk. I porozmawiać z takiem. Znowu będę wam dubbingował, więc się przygotujcie. Co ty masz z twarzą? Wielki duch Boga chwali! Wróciłeś cały i zdrowy, drogi Robinie. Pozwól, że spytam, jak sprawa z naszymi sarenkami? Miałeś udane łowy? Jak długo się znamy, że jeszcze musisz pytać? Moje oko i tym razem mnie nie zawiodło. Mam jedynie nadzieję, że wystarczy dla każdego. Dopilnuj proszę, by wszyscy zjedli dziś ciepły posiłek. Najświętsza panienko, oczywiście, że tak zrobię. Posileni i pod twoim przywództwem będą mogli zająć się solidną robotą. Co masz wszyscy na myśli? Rozbudowę naszej osady oczywiście. Wesoła kompania powoli przestaje się tutaj mieścić. Masz wokół siebie wielu wiernych ludzi. Każdy z nich potrzebuje dachu nad głową. Im więcej domów, tym więcej rąk do pracy. Wydaje mi się, że wiem, do czego zmierzasz, tak. Stałem się aż tak przewidywalny? Skoro tak, to nie będę wijał w bawełnę. Potrzebujemy drewna na budowę domu dla mieszkańców osady. Robi się nas coraz więcej. No i dobra, teraz sosna w magazynie. 20 sztuk musimy przynieść i kamień w magazynie. 10 sztuk. No i wiemy już, po co są kamienie. Do rozbudowy naszej osady, moi drodzy. Troszkę mi się to kojarzy z Medieval Dynasty. Medieval coś tam. To tam jest to chyba ładniejsze. Tą grę też muszę przetestować, bo jeszcze nie miałem okazji. Tak, będziemy sobie tak testować gierki, podoba mi się to. Trochę mnie do tego zmusili, bo otrzymując klucz do gry, nawet nie wiedziałem, że muszę nagrać z tego film. Więc stwierdziłem, a co, nagram taką a la recenzję. Pierwsze wrażenie z każdej z tych gier, a jak wam się spodoba, to będziemy ciągnąć dalej serię. I tyle. Dobra, ile już tych kamieni mam? Sztuk... 20, bo to się nie podnosi po jednym, okej. Tu można coś... Zarządzaj swoją wioską. Nie, najpierw do magazynu włożymy kamień. Proszę bardzo, nawet więcej włożymy, okej. I teraz idziemy po sosnę. Znaczy ja mam sosnę? Chyba mam jeszcze trochę sosny. Nie mam. To idziemy ściąć. Oj! Już za butlę łapię, patrzcie. Tap. Siekiera 9. Sosna. Gdzie jest sosna? Czy sosna to jest to, co wtedy zbieraliśmy, czy... Czy nie?
chyba wtedy coś innego zbierałem. Świerknie, sosny też. Wszystko z sosny, łuki z sosny, domy z sosny. Sosna, sosna, sosna. Tam coś lewituje, a nie, dobra, to są kwiatki fioletowe. Okej, okay. Z daleka nie załadowały się i myślałem, że to coś lewituje, już chciałem naskoczyć na tą grę. Ale jest okej. Okay. Dobra, troszkę drewna zebraliśmy, a tu, o właśnie, nie chcę wejść w ten tryb jakby zbierania, patrzcie. Ale chyba uderza w to drzewo, tak mi się wydaje przynajmniej. Jest taki dźwięk charakterystyczny wbijania. Ej, zmęczył się, patrzcie. Jak się na maksa zmęczymy, to on nagle przestaje wszystko robić, rzuca. Zaczyna odpoczywać. Nic go więcej nie interesuje. No powiem wam, że ja nie wiem, czy ja to drzewo zbieram. Halo. Coś się tu nie załącza chyba, wiecie? To drzewo się nawet nie świeci. O, patrzcie, może ja muszę zbierać tylko te, co się świecą. To taki dziwny błąd, szczerze mówiąc. O, teraz jak się pojawiło? O, teraz zbieramy, normalnie HP zabieram. Tam coś było popsute w takim razie. Błąd! To ostatnie drzewo i powinno wystarczyć. Tak jest. Zobaczmy do ekwipunku. 23 sztuki, idealnie. Czy idealnie by było 20, ale wiecie, o co chodzi. Zasuwamy. Tym razem biegiem już. Czy jak kliknę szóstkę, tak, to nam chowa bronię, bo tam nie mamy nic przypisanego pod tą cyferkę. Teraz już nie powinno mi się miejsce na dysku skończyć przed nagraniem, bo podłączyłem świeżucieńki. Ciutki dysk SSD pod, jako zewnętrzny dysk po prostu, i na niego nagrywam. No i dobra, drewno włożone, wybuduj dom. Okej, idziemy wybudować dom. Zarządzaj swoją wioską, o proszę. Dobra, wszystko jasne, już czepiałem się i widzicie, nie chciałem się czepiać. Dlatego się nie czepiałem, bo tu jest tak płasko, bo tu będziemy stawiać domy. Wszystko jasne, tu można ściąć drzewa na przykład, jeżeli by nam przeszkadzały. Myśliwych posłać, wędkarzy, zielarzy, górników. O, fajne. Możemy sobie jeździć po naszej osadzie. Jak tu już dalej się chyba nie da wyjść? Nie da się, czyli ta osada jest dosyć spora. Dobra, co nam każą tu stworzyć? Dom. Zwykły dom, tak? Dostępni robotnicy 2, monety 200 to kosztuje, sosny 20 i kamieni 10. Wygląda to dosyć ciekawie. Czy ja muszę to na drzewie postawić? Tak. Bo to drzewo musi być dosyć spore. O, takie na przykład. Dobra, tu jest takie duże drzewo, więc tu można postawić taki domek. O, proszę bardzo. No i mamy pierwszy domek. Na drzewie, ale jest. Chyba wszystkie domy będą na drzewie. No bo w sumie jesteśmy Robin Hoodem. Kradniemy bogatym i oddajemy biednym. Dobra, z tego już można chyba wyjść jakoś, tylko nie wiem za bardzo jak tutaj X. Okej, tu jeszcze jest jakaś misja. Wybuduj dom. Ej, ale ja wybudowałem dom. Czy to się musi zakończyć i dopiero wtedy zaliczy mi misję? O! Zaliczyło. Wow. Wejdźmy na górę. Zobaczmy jak... O, cholera. Chciałem powiedzieć, zobaczmy jak to wygląda. Tylko się trochę rozpędziłem. Powoli, powoli. Halo? Gdzie są drzwi? Drzwi brakuje. Halo, szukaństwo. Robotnicy, no. Zawsze ich trzeba pilnować. Dobra. Idziemy do Taka porozmawiać z naszym największym przyjacielem. Jesteś wreszcie. Widziałem nową budowlę. Piękna robota. Zawsze uważałem, że cieślstwo to wyjątkowe rzemiosło. Nie wiecie, jak ciężko się tak mówi. Patrzcie, on ma tu brodę i wygląda normalnie. A tu nie ma brody i wygląda jak miał takie pućki wielkie. Z brodą wiele lepiej, gościu, zapuszczaj brodę. Ja mam pięknego wąsa. Tobie pasuje brodę. Rzeczywiście, wygląda przytulnie. Teraz pora, by ludzie, którzy w nich mieszkają, mogli zabrać się za pracę.
Nikt nie liczy na darmowy posiłek. Mamy tu kilku specjalistów od wytwarzania narzędzi. Jeśli zbudujesz piec, to sam się o tym przekonasz. Tak. Czy ty mnie próbujesz w jakiś pokrętny sposób znowu wysłać do lasu? Boże, broń! Tym razem do kamieniołomu. Piec wymaga kamieni. Wykop jej do pilnej budowy. Nie poszałujesz? Potrzebujemy tych narzędzi. Dobra, to teraz znowu do roboty. Idziemy do kamieniołomu. Kamień w magazynie 10 sztuk. Mamy trzcina w magazynie 3 sztuki. O, a co ty taki wielki nagle jesteś? Ty nie byłeś taki duży. Dobra, pogadajmy z nim. Ja nie mogę, ach, mnie wszystko boli, Robinie. Ciebie też miło widzieć, John. Co się stało? Coś mi strzeliło w krzyżu, ledwo mogę się schylić. W moim wieku to chyba normalne. Marion zrobi coś na to maść. W moim wieku? Zapomniałeś już o naszym pierwszym spotkaniu na moście? Takiego ciosu się nie zapomina. Chociaż od tego czasu radzę sobie znacznie lepiej w walce. Nie mogło być inaczej. Masz mnie za nauczyciela. Chcesz wybrać się na małą przygodę? I za przyjaciela, John? O jakiej przygodzie mówisz? Nic wielkiego. Trzeba obić mordy kilku zbirom, którzy rozapuścili się zbyt blisko wioski. Załatwisz ich? Pokażę ci, gdzie są. Chętnie. Rozruszam kości, a ty uważaj na swoje. Świetnie, posypią się zęby. Spotkamy się na granicy wioski. Dobra. Zaraz mi głosów zabraknie, jak będzie więcej tych postaci. Powinienem tu lektora udawać, a nie dubbingowca. Bo to się źle skończy. Jaka ładna krowa 2D. To już bardziej 3D. Dobra, nieważne. Musimy przy okazji, mamy kilka misji naraz teraz. Sosnę musimy znowu zdobyć w większej ilości. A my nie mamy i trzcinę w magazynie. Trzcinę, skąd ja mam wziąć trzcinę? Dobra, idziemy do pierwszego wykrzyknika, potem do drugiego, trzeciego, czwartego. Wszędzie po kolei. Fajnie, jakby mi już pozwolili zbierać każde drzewo, a nie tylko... O, konopie. A nie tylko to, które jest podświetlone. Mech. A trzcinę jak wygląda? Trzcina przy wodzie chyba powinna rosnąć, co? Mi się przynajmniej zdaje. O, może to? Trzcina, proszę bardzo. Jaki ja mądry jestem. Tu jeszcze mamy trzcinę, a tutaj co? Opa! Otwórz beczkę. Węgorz i sól. Bierzemy, dobra. Tam znowu jakaś skrzynka, ale tu mamy trzciny jeszcze więcej. Dobra, i to sobie zaniesiemy do magazynu. Więcej chyba nie potrzebuję, no ale... W sumie na zapas można zebrać, czemu by nie? Konopia. O! Złole! Kucnijmy. Spowiem czas. Tryb łowcy. Tu. Łeb. Dobrze. Piu. Dobra, spróbujmy teraz... Nie, wyłącz ten spowolniony czas. Da się obronić. Okej, okay, wiem, o co chodziło z walką. Bo będziemy tylko strzelać z łuku. Ale faktycznie to, jak opisywali, że walka jest sztywna, mega, to się zgadza. Jest bardzo sztywna. Co my tu mamy? 5 monet. Kosnek, kamień. To zwykły kamień? Nie, no nie będę brał zwykłego kamienia jednego. I piwsko weźmiemy. Dobra. Na pewno ta gra nie jest warta swojej ceny, to od razu mogę powiedzieć. Nie jest za bardzo dopracowana graficznie, ani mechanicznie. Jeżeli jest we wczesnym dostępie, to jeszcze okej, zrozumiem. Ale jeżeli jest wydana po prostu już tak do oddania w całości, to...
Mamy jakiegoś gościa w ogóle. Zobaczmy na mapę, gdzie my jesteśmy. Weź to sobie odznacz. Da się ten punkcik schować? O, da się. Sosnę mamy tam zebrać. Gdzie idę? Tu jest jakiś gościu. Przystępne zadanie. A, czyli to jest taki w sumie otwarty świat. Możemy iść tam, gdzie chcemy. Wiecie co? Nie będę tak kombinował. Wrócimy się po drewno i pójdziemy jeszcze po te materiały, które oni chcieli, czyli kolej, bez kombinacji. Tam jakaś skrzynka na górze się kryje, beczka. No. Tutaj, tak? Tu są gdzieś te sosny. Dziewiątka. Dziewiątka, alkoholiku ty. O. Oj, ale pić nam się chce. Dobrze, że wziął tą wodę do ręki. Czy to nie jest woda? Czekajcie, bo ja już nie pamiętam, pod czym miałem wodę. Pod ósemką, dobrze. Napij się. Zapomniałem, że tu trzeba pić. Jeść też musimy, ale na razie jeszcze nie. Dobra, drzewo. Da się. Tak średnio to zbiera. O, te podświetlone tylko. No to jest akurat słabe, szczerze mówiąc, że możemy zbierać tylko podświetlone drzewa. Sosna. Ciekawe, czy da się jakąś lepszą siekierę zrobić. Albo potem wysyłać robotników, żeby zbierali drewno za nas. Czemu ja mam to robić? Przywódca wioski będzie zbierał materiały? Ja mogę się zająć mordowaniem, a nie zbieraniem drzew. Ale możliwe, że zrobili to tak specjalnie, że na początku musimy się namęczyć, trochę pozbierać. A potem właśnie mamy tych robotników i oni nam pokazują, jak dużo ułatwiają naszą rozgrywkę, zbierając za nas te materiały. Dobra, wracamy. Mamy już wszystko. Trzcinę i drewno trzeba odłożyć do skrzyni. Chowaj tą broń. Raczej tą siekierę. Hop! Matka. No grafika, powiem wam, że za czasów Gothica mniej więcej bym powiedział, że coś takiego. Więc bardzo zacofana. No tu animacje też trochę. No bardzo. Kiedyś była taka gra Shrek. Wiem jeszcze to na płytce. Dawno temu, naprawdę dawno. To mniej więcej takie samo sterowanie było. Takie sztywne. Okej, wkładamy do skrzynki drewno. Wkładamy również trzcinę. I coś jeszcze tu mieliśmy włożyć? Nie, kamień jest, czyli już wszystko. Wybuduj piec. Dobra, wybudujemy piecyk. Proszę bardzo. Piec, gdzie tu będzie piec? Pewnie gdzieś tu. Piec, proszę bardzo. I gdzie on musi stać? Może gdzieś bardziej tutaj. Nie, to duże dziadostwo jest, to nie, to czekajcie. Najpierw trzeba chyba drzewo usunąć. Na przykład to, aha. A i oni, zobaczcie, jedzenie nam tu spada jak pyk. Bo muszą pracować, tak? I to się, okej, okay, no ale powinno to troszkę być zrobione lepiej moim zdaniem, że nie nagle drzewo upada, tylko no wiecie, o co chodzi. Może tutaj sobie tak na wejście zrobimy. Tak, tak to powinno być, że podchodzi ktoś i ścina to drzewo i ono upada i wtedy faktycznie byłoby okej. Okay. Tak, jak ono znika nagle, po prostu trochę słabo. Dobra, piec już się tworzy. Jest, pięknie. No i znowu gadamy z takiem. Dobra, pozwólcie, że już będę lektorował, a nie dawał te głosy. Wspaniale, Robinie. Część obowiązków związanych z dbaniem o osadę masz już opanowaną. Nigdy nie wątpiłem w twoje umiejętności łowieckie, ale zarządzanie budową to zupełnie co innego. Jak widać, radzę sobie z tym. Ha, miejmy nadzieję, że nikomu nie spadnie dach na głowę. Znam przynajmniej jedną osobę w zamku Nottingham, której dach mógłby spaść na głowę. Robinie, chociaż tak, mam podobne odczucia względem spadających dachów i szeryfa. Dlatego posłuchaj mnie teraz dobrze. To poważna rzecz. To ty potrafisz być poważny? Potrafię. I ty też zaraz powinieneś.
Sada, którą tu tworzymy, to dopiero początek. Sam zobaczysz, że czasem nauczymy się działać nie jak grupa leśnych banitów, a jak dobrze zorganizowana społeczność. Jeszcze trochę za głośno jest ten dubbing, ten... voice. Ale dobra. Taki jest plan. Sprawię, by ludzie mogli być wolni. Pozbawieni tyranii szeryfa. Oczywiście, że tak. Wierzę w to. Nawet gdybym nie wierzył, to przy twoim uporze nie miałoby to zupełnie żadnego znaczenia. O co więc chodzi? O ludzi właśnie. Póki co o tych najbliżej nas. Wiesz przecież, że otacza nas potężna i wielka kraina. Żyją tu różne rody, stronnictwa i grupy. Często nie pałają one do siebie ciepłymi uczuciami. Zdaję sobie z tego sprawę, braciszku. Spróbuję zaskarbić sobie sympatię przynajmniej niektórych. Pokaż ludności mieszkających na tych ziemiach, że niecała nadzieja została stracona. Mając za sobą ich poparcie, będziesz mógł pewniej ruszyć w dalszą drogę. Rozsądnie. Czy jest coś, od czego powinienem zacząć? Każde działanie, które wymierzone jest przeciw bandytom lub ludziom króla Jana i szeryfa, to działanie, które się liczy dla każdego z nas. Namiestnik króla chce pozbawić jakiegoś dobrego człowieka głowy? Pokrzyżuj mu plany. Widzisz karawanę pełną królewskiego złota? Nie musisz ci mówić, co z nią zrobić. Rozumiem. Są jednak miejsca, w których dzieją się wyjątkowo niepokojące rzeczy. Co masz na myśli? Rejon Barnsdale to miejsce, w którym możesz spotkać ludzi króla oraz bandyckie szumowiny. Synowie Adama i odrzucone dzieci to głównie zagrożenie. Poza tym lokalna ludność na pewno z radością przyjmie twoją pomoc. Zasługują na nią i ją otrzymają. To dla mnie równie istotnie jak mieszkańcy naszej leśnej osady. Szlachetnie z twojej strony, drogi Robinie. Szlachetnie jak zawsze. Wiem, że w to wierzysz, ale musisz sprawić, że uwierzą w to również oni. Część ludzi się boi, część nie wie, co myśleć. Przekonaj ich swoimi czynami, a rządy szeryfa upadną szybciej, niż się spodziewasz. Wierzę, braciszku. Czy są jakieś miejsca, które powinienem zobaczyć? Myślę o dwóch. Wolisz usłyszeć o tajemniczych kradzieżach czy wilkach w kopalni srebra? Czekajcie, jeszcze ściszę to, bo nie mogę się skupić i się mylę. Przez to, że wam... Tak delikatnie, żeby to tylko w tle było. Słyszę ich głosy i nie mogę mówić przez to. Tajemnicze kradzieże brzmi jak coś dla mnie. Tajemnicze kradzieże brzmi jak coś dla mnie. Niewiele o nich wiem, ale doszły mnie wieści, że kupcy przyjeżdżają przez Barnsdale i są okradani w wyjątkowo sprytny sposób. Próżno szukać jakiegokolwiek łupu lub winnych. Banici? Szeryf? Szeryf by się z tego nie... Kurwa, nie mogę, no. Przepraszam was, że tak zmieniam, ale spróbujemy w ogóle bez dźwięku. Ja będę waszym... tym lektorem. Nie ma się co dziwić. Porozmawiam z nim. Może czegoś się dowiem. Wilki w kopalni? Te antałki wina miały być na czarną godzinę, nie do obiadu. Bardzo śmieszne. Wilki to określenie, które mieszkańcy nadali rodowi de Grey. Na południowym wschodzie znajdziesz kopalnię Hildewulf. Należy ona do króla Jana. Już zapowiada się ciekawie. Od niedawna jednak pełna jest ludzi de Grey. Wieść niesie, że zajęli się ją siłą i bez zmartwienia się o królewskie racje. Jest szansa, że sami się wykończą? Nie wiem, co o tym myśleć. W końcu są wrogiem naszego wroga. Z drugiej strony są również znani z wojen i konfliktów, które toczą niemal z każdym, kogo spotkają. Coś jeszcze? The Grey zajmują się również handlem egzotycznymi trunkami i knuciem spisków. Nie ukrywam, jedna z tych trzech rzeczy interesuje mnie dużo bardziej od drugiej. Domyślam się. W tej chwili najważniejsze jest jednak to, że chłopi z kopalni Hildewulf wpadli z deszczu pod rynnę i bardzo mocno dociska ich władczy but nowych oprawców. Na pewno potrzebują pomocy kogoś takiego jak ty. Poza tym dostęp do srebra może nam pomóc w lepszym uzbrojeniu naszych ludzi. Zbadam tę sprawę. Jezu, ile tu jest czytania, moi drodzy. No taka gra przygodowa trochę, powiedzmy. Mamy tu różne misje. Rozwój naszej osady i survival. Dostępne zadanie kolejne. Nie wiem, czy to wam wszystko czytać, czy po prostu przechodzić, ale no przydałoby się, bo to jest w sumie gra przygodowa, o cholera. To jest wielkie. Nie jakieś ogromne, ale duże. Dobra, jakie mamy questy tutaj? Tu jest rozwój postaci, ja nie wiem, czy w ogóle jakiś level. Wiem, tak, drugi, prawie trzeci mamy i dostępne punkty 12.
O tym nas jeszcze nie nauczyli chyba. Czas odniewienia trybu łowcy, szansa na trafienie krytyczne. Zwiększa obrażenia zadawane zwykłymi ciosami miecza, czy obrażenia od miecza. Maksymalny ciężar, obrażenia od łuku, maksymalne zdrowie. Łuk i zdrowie, w to bym poszedł. Tak, idziemy w to. 12 punktów, więc sporo. Przesuniemy troszkę tutaj. Tu również zwiększa obrażenia od łuku, tak, o 3%. Odporność na pragnienie, o! Maksymalne zdrowie, czyli to jest takie pomieszane trochę, powiem wam. Zużycie wytrzymałości łuku. Dobra, maksymalne zdrowie zwiększymy troszkę. Czas trwania używki, nie? Celność łuku. Może być? Obrażenia od łuku. Obrażenia. Zasięg łuku, obrażenia. Dobra. Tak sobie pójdziemy w ten łuk mocno. Następne punkty 0, okej. Oj, usunąć wszystkie niezaakceptowane zmiany. Nie, zastosuj. O. Teraz mamy mapę, tu jest jeszcze misja. Idź do wyznaczonego miejsca działania wesołej kompanii. Czy od tego zaczynamy? Że najpierw się napijmy jeszcze ze studni. Dwie sztuki. I ja chciałbym mięsko jakieś ugotować, czy coś takiego. I zobaczyć, co my w ogóle w tej kopalni, O, tutaj. W piecu. Co nam dał ten piec? Piec. Uuu. Sztabka miedzi, sztabka srebra, cegła. Możemy to wykonywać i wtedy nie będę mógł lepsze broni jakieś robić albo coś takiego. Dobra, z krową nie pogadam. Tego gościa tu nie ma, gdzieś sobie poszedł. Zmień styl walki, nie? Albo dobra, zmieńmy w sumie. Precyzyjny, dynamiczny. Precyzyjny, zmieńmy. Kupiec, czemu ty taki na... nawalony? Oferta sprzedawcy. Zaprawa, bambus, farba, smoła, zardzewiały miecz, używam topór, tępy kilof. Takie rzeczy różne tu sprzedaję. Moja oferta, skrzynka czeladnika, dawaj mi to. Naszyjnik z kamieniem, o. Naszyjnik z pereł, naszyjniki z pereł. Kamienny kilof, o, nie miałem tego, teraz już mam. Pieczona sarna, o, to musimy sobie zjeść. Dobra, resztę na razie chyba noszę, co? Skrzynia kowala? Dedykowana doświadczonym kowalom, zawiera narzędzia, które nadadzą broni i zbroi unikalne cechy i wytrzymałość. A, to możemy sobie ulepszyć coś. To. Dobra, na razie więcej nie sprzedaję. Czyli ja tego mogę użyć, plus dwa ulepszenie. Przeciągnij na przedmiot na tej samej jakości koloru, aby go ulepszyć. To taki łuk na przykład mogę sobie ulepszyć. Niska jakość. Ej, proszę bardzo, ulepszone. To sobie tutaj włóżmy, żeby się uleczyć. Jedzonko tutaj i picie jeszcze. O, może tak. No i dobra, fajnie. Siódemka, to sobie zjemy. Kurczaczka. Jeszcze jednego kurczaczka sobie zjemy. A, to już wszystko było. Czekajcie. Siódemeczka. Jest chlebek. I ósemeczka, napij się wody. Dobra, i teraz jeszcze jedną sobie tutaj napełnimy butelkę. Dobra. W tym miejscu można gotować. O! Sól potrzebna. Sarna, o. To można ugotować. Dobra, tylko potrzebuję soli. Ja to wszystko zostawiłem chyba u siebie w domu. To jest mój dom? To jest chyba kaplica tego ptaka. A tu jest nasz dom bodajże. Jeżeli dobrze kojarzę. Maść z krawawnika. Musimy sól sobie podnieść, bo tam była potrzebna do robienia jedzonka. Piwsko odłóżmy, szałwia, skóra łani, konopia. Sól weźmiemy. Tak samo mięso sarne. A, bo to jest magazyn. No dobra, to niech to w sumie to będzie. Może nie to. Piwsko weźmiemy, czosnek też weźmiemy, to jest do gotowania, to też weźmiemy, to też węgorz, można ugotować, mech odłóżmy i strzała z miedzianym grotem, to można tutaj dać. O! Teraz to wygląda lepiej. Pójdę sobie jeszcze ugotować tą sarenkę. Pyk. Pieczona sarna sztuk 3.
Żebyśmy mieli jedzonko tak na zapas. A to można w sumie dać tutaj bliżej. Tu leczenie. Jedzenie, woda. No i w sumie tyle. Narzędzia naprawcze plus 100 wytrzymałości. To można potem sobie naprawić, jakby nam się coś popsuło. Dobra. Myślę, że możemy ruszać. Mapa, gdzie najpierw idziemy? Działanie wesołej kompanii. Idź na wyznaczone miejsce. Albo jeszcze jedną misję mieliśmy gdzieś tu. Wstępne zadanie, zadanie. Kopalnie. Baldur's Gate. Jak Baldur's Gate. Dobra, idziemy tam. Zobaczymy, co nas czeka. Tul, można zbierać od razu. Kamienie nie zbieram. La 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 la. La 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 la. Co nas tu czeka? O, jest ta kopalnia Baldur's Gate. Mogę wziąć teraz Kill Off. To wygląda jak Kill Off. I tu kamień wydobyć. Może coś lepszego będzie, nie tylko kamień. Boulder to chyba takie trochę z kamieniem coś powiązane. Dobra, no spróbujmy. Pyk, pyk. Wypadł nam kamień, dostaliśmy expa, nowe punkty umiejętności. I tu jakiś wielki kamień jeszcze, dobra. I można to teraz wszystko sobie podnieść. Wiecie, nie trzeba kamyczków tak podnosić z ziemi, tylko można w kopalni zdobyć. Kamień, kamień, kamień. Nic więcej tu nie wypadło, prawda? Nope. Tylko kamień, on trochę waży 6 i 4 kg, a my możemy unieść ile? 100. No, to jeszcze. Jeszcze troszkę. Dobra, na razie kamienia nie potrzebuję, więc idziemy stąd. Ale wbiliśmy level, więc czemu by nie rozdać punktów? Co to jest? Zwiększona prędkość odnawiania energii. O, to może być fajne. To? Odporność na głód. Silne dłonie. Koszt 3. O! Na razie sobie damy tutaj. Zastosuję, a później pójdę w to. Okej. Okay. Dobra, dwójeczka jako łuk. Zasuwamy na górę, bo tu mamy misję. Tu w prawo. No i kto to będzie? A, ty tutaj czekasz na nas. Dzień dobry. Mały John, jesteś wreszcie. To mnie kości bolą, nie ciebie. W tej okolicy widziałem obóz. Diablo, jesteś szybki jak na takiego byka. Co to za obóz? Zwykłe bandziory, ale mogą narobić problemu, jak nas znajdą. Poza tym widziałem, jak ukrywają coś w wydrążonym drzewie. Teraz zdobyłeś moją uwagę, John. Nie ma więcej na co czekać. Ruszamy. Na spokojnie. Najpierw się zakradnij do tego strażnika. Pilnuje obozu i nie wygląda na silniejszego od ciebie. Nie powinieneś mieć problemu. Dobrze, schowam się w trawie. To będzie łatwe. To jest obóz? I on tu czeka tak sobie przy krzaczkach. Okej. Gacieni. Dobra, damy radę chyba. Wkradamy się. Opsa. Nie widzi nas jeszcze. O! Pisza. Dobra. Jest jakiś znacznik? Czy nas słyszy? Widzisz coś? Dobra, leży. Okej. Okay. Złoto. No i podchodzimy dalej. Zabij wroga z zaskoczenia, porozmawiaj z moim Johnem. A, czyli musimy się teraz wrócić, okej. Okay. Myślałem, że zauważy, że go zabiliśmy. Ty, gdzie on jest? Ty, Johnny. A, bo to nie to drzewo, okej. Okay. Pomyliłem drzewa. Chyba. I tak to się właśnie robi, staruszku. Nie powiem, całkiem nieźle, chociaż ja to użyłbym więcej siły. Nie wątpię w to, John. Może zademonstrujesz ją pozostałych bandytach. Ledwo mogę się ruszyć przez te plecy. Chcesz mnie wykończyć? Zajmij się nimi i przyjdź do mnie. Ty leniuszku. Pokonaj obóz zagrażający wiosce. Sprawdź, co bandyci ukryli w drzewie. Porozmawiaj z moim Johnem. Dobra, robimy to po cichu czy na głośno? A da się z łuku zrobić to po cichu? Powinno się dać.
obu synów Adama. Synu Adama? Dobra, na pewno mogę tryb łowcy włączyć. Wtedy będę ich wszystkich widział, albo i nie. Tego jednego widzę. Tam jest drugi. Trzeci. Dobra. Spróbujmy tak. No nie do końca trafiłem w to, co chciałem, ale... Może być. Zauważyli mnie, czy nie? Tamten się jakoś rozciąga? Nie. Chyba nie zauważyli. Dobra, spróbujmy z takiej dalekiej odległości strzelić. O kurwa, on ma chyba piąty level, tak mi się coś zdaje. O, dostał ładnie. Dostał. I dostał. Dobra, nie naciągnąłem na maksa łuku, ale się udało. Możemy wstać. Podbiec, zebrać tego. Monety. A ten zginął tutaj, dobra. Podnosimy. Złoto najważniejsze. R. Tak, tutaj jest nasz koleżka. Uuu, pięknie. Dobra, czyli headshoty dają dużo. Chyba ładnie w głowę celować. Czy jest tu jeszcze ktoś, czy... Z tej strony. Jeszcze L nie mogę odpalić. Rybułowcy. No nie chciałbym kogoś pominąć tutaj. Zamknięty na klucz. Czy ja mogę użyć... Wytrycha? Może włożę sobie wytrychy tutaj pod dziewiątkę? I chyba tak się nie da. Nie. Ale jak to otworzyć? Wytrychem. No, jakoś przytrzymać coś? Nie. Nie działa, dobra, może nas ktoś nauczy później. Tam jest jeszcze jeden gnojek. Zabierz wszystko, potem się zastanowię, co to było. Tu jest jeszcze jakiś... Piniak, czy ja go mogę zjeść? Chyba nie, gotować mogę tutaj. O, kilof. Wszystko sprzedamy. Dobra, uwaga. Czy ja mogę tak z bliska z łuku strzelić? Prosto w głowę. Znalazłeś specjalny klucz. Fajnie, że jeszcze nie podniosłem z niego przedmiotów, a już mi pokazało, że mamy klucz. Ciekawe. Aha, bo tak działa, okej. Okay. Chleb? Myślałem, że to kamień. Dobra, chyba wszystko. Pokonaj obu zagrażające wiosce. Tak, to już wszystko. Teraz spróbujmy kluczem otworzyć te drzwi. Tu jeszcze coś leży, patrzcie. Czemu to jest tak oznaczone, że możemy w to strzelić i zwrócić uwagę pewnie czyjąś. Może takim guzikiem wszystko zabrać od razu? Chyba nie. No jakbym w to strzelił, to co? I to by zwróciło ich uwagę. Podbiegnijmy tutaj do tych drzwiczek jeszcze. O. Otwórz. I tu mamy ukrytą skrzynię. Skradziony przedmiot, pusta butelka. Zobaczmy, skradziony przedmiot, gdzie to jest? A, to jest pewnie questowe, więc... Nic nam to nie da. No dobra. W takim razie wracamy do małego Johna. Mały Johnie, gdzie jesteś? Tam. Trochę muchu. Nie wiem po co, ale zbiorę. Mały Johnie. Ciągle mylę te drzewa. Tutaj. Dzień dobry. Co te cwaniaczki tam pochowały? Wygląda jak łup z kradzieży. Trochę złota, biżuterii i wszystko uwalone w mące. Poszukaj, czyje to może być John i oddaj właścicielowi. Jak tylko poczuje się lepiej, rozejrzę się po okolicy. Swoją drogą, nie tęsknisz za naszymi wypadami na szabry? Pamiętasz, jak kiedyś kazałeś mi się ubrać w damskie ciuchy? A sam udawałem niewidomego, żeby nabrać szeryfa? Ta, pamiętam. Dobre czasy, John. Na Boga, wył jak wilk ze złości, kiedy się połapał, jak go zrobiliśmy. Stajanie dalej jeszcze go słyszałem. I kapkę złota wpadło. Może kiedyś to powtórzymy. Teraz pora zatroszczyć się o wioskę.
Z wiekiem coraz rozsądniejszy jesteś, przyjacielu. Ale rację masz. Zobaczymy się w domu. Dobra, otrzymałem jakiś trofeum i coś jeszcze, ale nie zdążyłem zobaczyć, co to. Reputacja w regionie Barnsdale. 1,5% na 40. I mamy porozmawiać z Takiem. Gdzie jest nasz obóz? Tutaj. Obóz synów Adama przejęty. Fajnie. Tu odkryta kopalnia. Nie mogę się teleportować do bazy naszej. Do obozu i nie trzeba tam iść na piechotę. No okej, to całkiem fajne. Ułatwienie, ale całkiem fajne. Dobra. 40 minut już mamy odcinka. Ja pierdzielę, nawet nie zauważyłem kiedy. Moi drodzy, trzymajcie się cieplutko, dajcie znać, czy wam się podobało i czy chcecie tego więcej. Pisząc komentarz, albo dając łapkę w górę, albo robiąc to i to. Trzymajcie się, heja. Siemaneczko.